Tak więc Litwarta po raz pierwszy zagrała, nawet Litwarta nie wygrała u siebie w przeszłości 12 kubki Krzepica. Proszę Państwa, przed chwilą, no nie szkoda, mówimy w tym rozpoczęciu finałowy, lecz wielki finał. Czterności blisko stanowi do wyższego stanu przeciwności samolot imieniu Marka Stolzmana. Proszę Państwa, w finale występuje gmina Lizbacy Krzepice w swoim biało niebieskie. Przypomnę tylko, w jakim zestawieniu grają poszczególne zespoły. Numer 1, Janka, 13 Konrad, 19 Dua Paweł, 14 Roga Grzebek, 8 Ciapakami, 11 Kaszcza Gachoł, 15 Krzysia Gnatów, 3 Lidlicko Lama, 6 Mikołaj Szczepczyna, 5 Micze Rowe, 2 Gazda Mateusz, 16 Kolany Łukasz, 3 Mikołajcy Roman, kapitany z Roga Grzybosz, a to dla tam Stanisław Szczęski, kierownikiem drużyny pan Paweł Majka. Przeciwnikiem drużyny Gromu Jedzno zestawiono numer 1 Jara Piotr, 10 Szczepina Zatu, 11 Poczęta Krzysztof, 22 Jędrzejczyk Rafał, 17 Mieszkowic Sylwester, 16 Jerzy Jarki, 28 Przemysław, 21 Kowali Janusz, 8 Szepczyk Marcin, 2 Fizjaków i 6 Kowali Danik. Kapitany Szepczyk Marcin, trenerem pan Adam Zalewski, a kierownikiem pan Andrzej Jarki. Jedziemy!
Serdecznie chciałem powitać na 14 mistrzostwach na samym spotkaniu finałowym, czyli może być najważniejsze spotkanie podsumowujące całodobową rywalizację jednego z twórców tej imprezy 2000 roku, pana burmistrza Kowalska Krzysztofa Nowaka, jak również wcześniej pan potem członek zarządu powiatu kłobuckiego Maciek Bielnacki. To właśnie zebra prawie 14 lat temu z powrotem do życia tą imprezę czy współdziałem ówczesnego starosty kłobuckiego Marka Szkocana. Jeżeli jest na obiekcie Karol Bażar, prosimy bardzo tego rozwoju wariatu. Jeżeli jest na obiekcie piłkarz Sokola, Wielczyka Karol Bażar, to prosimy bardzo.
Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie padły to pierwsze bezbramkowy remis. Nie zdarzyło się to jeszcze nigdy w finale. Yeah!
przypominam wszystkim, że to wolne, oczywiście cały wolne, już nie ma bramki. Nie mniejsze na boisku.
szkoleniowie z domu Jezno, w przeszłości związane z Częstochowskim Rakowem. A przyznanie, ostatnia minuta. Tutaj mi pan Wojtek Kowalik mówi, że żółty kamień już były w czwartej edycji. Thank you.
Maciek Kreśniak może być tym, który zadecyduje o tym, że Lisbata może wygrać ten. Po raz pierwszy w historii.